Ekscelencje, drodzy bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, klerycy, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejszą celebracją Eucharystii rozpoczynamy nowennę, która nas prowadzi i przygotowuje do obchodu uroczystości patronki naszej archidiecezji, Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. I cieszę się, że już od samego początku dzisiaj jesteśmy tak liczni, że przybywamy, aby oddać cześć naszej Matce. Nasz wzrok, a jeszcze bardziej nasze serce zwraca się więc do niej, naszej ukochanej Matki. Czujemy, że jest ona obecna pośród nas i nam towarzyszy w codziennych ludzkich i duchowych sprawach, zmaganiach. Budujący jest widok wiernych, którzy o każdej porze dnia modlą się w tej katedrze przed jej obrazem. To naprawdę piękny i budujący widok. Kiedy przechodzę czasem w tej katedrze, zawsze widzę, że są osoby, które przed nią się tutaj modlą. Zawierzają się jej, zwierzają z różnych swoich spraw osobistych i rodzinnych. A ona, Matka, czyż może ich tych wszystkich modlitw nie wysłuchiwać? Wpatrując się w jej macierzyńskie oblicze, pełne miłości i miłosierdzia, nie jeden uroni nawet łzę pełną próśb i osobistych zmartwień, czy też wdzięczności za doznane dobro, za otrzymaną łaskę. Świadczy to naszej postawie dziecięcej wobec Matki, ale jednocześnie o naszym do niej przywiązaniu, o naszej wielkiej ufności i przeświadczeniu, że ona nas nigdy nie opuszcza, że ona zawsze wysłuchuje każdą naszą modlitwę. W tym właśnie duchu podejmujemy dzisiaj nowennę, bo pragniemy jeszcze bardziej zbliżyć się do niej, poczuć, jak bije jej serce, jej macierzyńskie serce. Pragniemy doświadczyć jej czułego spojrzenia i napełnić swoje serce jej miłością. Ale skądinąd wiemy, że Maria w swojej wielkiej pokorze nie pragnie zatrzymać nas przy sobie. Jej największym pragnieniem jest zaprowadzić nas do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chce nam pomóc, abyśmy tak jak ona otwarli swoje serce i otwarli się na Jego obecność. A gdy to czynimy, rzeczywiście czynimy, to ona dyskretnie nam towarzyszy czujnym spojrzeniem, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, gdzie dostrzegła, że zabrakło wina. Ona czuwa, by dzbany dobrego wina naszej wiary nigdy się nie wyczerpały. I dlatego jako kochająca Matka z delikatnością, gdy zauważa, że coś się dzieje w naszym życiu, podszeptuje nam: uczyńcie cokolwiek wam powie. Uczyń cokolwiek Jezus ci powie. Na początku tej nowenny ku jej czci może warto więc zastanowić się nad tą jej sugestią, zachętą. Postawić sobie pytanie, czy ta zachęta Marii nie jest dzisiaj skierowana właśnie do mnie, do każdego z nas. Bo może czuję, że coś niedobrego dzieje się z moją wiarą. Bo może nie jestem w stanie wierzyć. Bo może mam trudne momenty. Momenty słabości i zagubienia. Bo może czasem nie potrafię się już modlić. Bo wreszcie może stawiam sobie pytanie, usilne pytanie. Co zrobić, aby tę moją wiarę ożywić? W tej zachęcie Maria daje nam kilka ważnych wskazań.
Najpierw przypomina, że Jezusa trzeba szukać. Szukać z całym naszym życiem. Potem zaprosić Go i przyjąć do swojego serca. A wreszcie zacząć formować swoje życie według Jego słowa. Ona, matka, najlepiej wie, jak wielu przychodzi do Jezusa, nawet słucha Go, wsłuchuje się w Jego słowa, ale często ich nie stać na nic więcej. Nie stać ich na pozostanie z Jezusem, na umiłowanie Go do końca, na to przysłowiowe wypłyń na głębie. Wielu nie ma odwagi, by formować swoje życie według Jego wskazań i nie czuje potrzeby, aby żyć Jego przykazaniami i Jego nauką. Niejeden też wysuwa zarzuty pod adresem Jezusa, że Jego mowa jest trudna, że Jego wymagania są zbyt ciężkie dla współczesnego człowieka, że Jego nauczanie moralne nie pasuje do współczesnego świata. Wielu więc Go opuszcza, ignoruje, nie spotyka w Eucharystii. A zdarza się też, że ktoś Go przyjmuje bez wiary, z lekceważeniem, a nawet w grzechu ciężkim. Matka Miłosierdzia, która staje dzisiaj na naszej drodze, mówi, że tak nie wolno czynić, że tak nie wolno traktować Jezusa. Przypomina, że Jezusa trzeba przyjmować z wiarą i czystym sercem, a swoją postawą zaś daje nam przykład, jak należy to czynić. Całe jej życie było nastawione na obecność Jezusa. Daje tego wyraz w różnych momentach swojego życia. Jednym z nich jest moment pięknego wydarzenia, jakim jest zwiastowanie. Znamy dobrze to wydarzenie. Anioł Gabriel przyszedł, aby jej powiedzieć, że Bóg wejrzał na nią i wybrał ją, aby stała się matką Syna Bożego. Ona to wówczas, choć w pierwszej chwili zatrwożyła się na te słowa, to jednak po rozważeniu ich wypowiedziała do anioła: oto ja, służebnica Pańska. Słowa te są wyrazem jej wolności i świadomego przyzwolenia, aby w jej życie wstąpił Bóg, aby w jej łonie porodził się Syn Boży. W wielkiej pokorze więc odpowiada: niech mi się stanie według słowa Twego. Jakże piękna i wymowna jest ta postawa Maryi. Pozostaje cała dla Boga. Odpowiada aniołowi, że jest gotowa przyjąć pod swoje serce najświętsze ciało Syna Bożego. Tą swoją postawą nie tylko daje wspaniały przykład i wzór, jak należy przyjmować Jezusa Eucharystycznego, ale też i uczy, jak wyrażać naszą gotowość do przyjęcia Go do naszego serca. Słusznie zauważył kiedyś święty Jan Paweł II, że istnieje głęboka analogia pomiędzy Fiat Maryi, wypowiedzianym przez nią na słowa Archanioła, i Amen, które wypowiada każdy wierzący, kiedy otrzymuje ciało Pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że ten, którego poczęła za sprawą Ducha Świętego, był Synem Bożym. W ciągłości wiary, z wiarą dziewicy, tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na wzór wiary dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, uobecnia się w całym boskim, bosko-ludzkim jestestwie pod postaciami chleba i wina. Ojcowie Soboru Watykańskiego II
w konstytucji dogmatycznej i objawieniu Bożym przypominają, że wiara to posłuszeństwo, rozumiane jako uległość rozumowi i woli wobec Boga objawiającego. Słowa Maryi, niech mi się stanie według słowa Twego, są najwspanialszym wyrazem tego posłuszeństwa i uległości wobec Boga. To samo dokonuje się w życiu każdego wierzącego, kiedy z wiarą przyjmuje do swojego serca Jezusa. Tę prawdę przypomniał również święty Jan Paweł II, kiedy mówił, że tajemnica wcielenia Maria poczęła, w tajemnicy wcielenia Maria poczęła swojego Syna, fizycznej prawdzie ciała i krwi, antycypując w sobie to, co w jakiejś mierze realizuje się w sakramencie w każdym wierzącym, który przyjmuje pod postaciami chleba i wina ciało i krew Chrystusa. Przyjmowanie więc Eucharystii wymaga od nas wiary. Wiary Maryi, w której jest zawarte posłuszeństwo Bogu. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii i ją przyjmujemy w swoim sercu, powinniśmy mieć wiarę Maryi, że jest to ten sam Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, kiedyś z niej zrodzony, teraz obecny pod eucharystycznymi postaciami. Bez tej wiary Eucharystia staje się zwykłym przyjmowaniem białego chleba, spożywaniem zwyczajnego pokarmu. Jeżeli zaś przyjmowana jest z wiarą, staje się źródłem prawdziwego zjednoczenia z Jezusem, o czym sam On powiedział: jeśli ktoś przyjmuje moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Wypowiadając zatem słowa Amen i przyjmując ciało Jezusa, wyznajemy jednocześnie naszą wiarę. Wierzę w rzeczywistość ciała Chrystusa pod postacią chleba. Jak również wyrażam zgodę na przyjęcie Pana do mego serca. I to jest najgłębszy sens słowa naszego Amen, którym są zawarte słowa Maryi: niech mi się stanie według słowa Twego. Rozumiemy zatem, że Eucharystia nie może być traktowana jako coś dodatkowego do wielu codziennych spraw i zajęć. Eucharystia musi być tym jedynym i najważniejszym momentem dnia, tym jedynym niepowtarzalnym spotkaniem z Panem, który przecież do mnie przychodzi i daje mi swoje ciało jako pokarm. Wzruszające są świadectwa tych, którzy dzięki Eucharystii przeżyli zesłania, różne wojny czy też tragedie. To właśnie w Eucharystii znajdowali moc, aby wytrwać, aby przetrwać, bo wierzyli, że w niej Jezus jest naprawdę żywy. Francuska mistyczka Marta Robin, dotknięta w 1928 roku ciężką chorobą i całkowitym paraliżem ciała, nie mogła spać, ani też przyjmować żadnych pokarmów, ani napojów. Jej żołądek odrzucał jakikolwiek pokarm, a nawet wodę. Jej jedynym pokarmem staje się więc Eucharystia, i tak aż do śmierci, która nastąpi w roku 1981. Przez 50 lat jedynym pokarmem była tylko i wyłącznie konsekrowana hostia. I tak przeżyła 50 lat. Dla dzisiejszego świata jest to niezrozumiałe, ale to właśnie jej przykład karmienia się Eucharystią jest przykładem dla nas wszystkich.
jak bardzo ważne jest, abyśmy przyjmowali Jezusa z wiarą. Marta złożyła swoje życie w ofierze Jezusowi, a On w zamian karmił ją swoim ciałem i dawał jej życie. Takiej wiary, wiary, która każe widzieć w Eucharystii Jezusa jako żywą osobę, jako Boga pośród nas, takiej wiary uczy nas dzisiaj Maria. Ale jest jeszcze jeden ważny szczegół, na który trzeba zwrócić uwagę. Ewangelista podkreśla, że Maria podejście anioła napełniona radością wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do swojej krewnej Elżbiety. Otwarcie się na Boga i przyjęcie do serca Jezusa jest dla Maryi źródłem niepojętej radości, której nie może zatrzymać tylko dla siebie. Pragnie się tą radością dzielić. Dlatego z pośpiechem rusza, aby ją zanieść swojej krewnej Elżbiecie. Jakże piękne i głębokie jest to spotkanie, pełne wdzięczności Bogu. Na dar przyniesionego przez Maryję Jezusa Elżbieta odpowiada: błogosławiona jesteś. Uczestnictwo w Eucharystii, jeśli jest świadome i pełne otwarcie na Jezusa, jest w stanie wywołać również i w nas tę wielką radość. Jeśli nie jest zwykłym, rutynowym otwarciem drzwi Jezusowi, przeradza się w coś wielkiego, w coś wyjątkowego i rozbudza w nas pilne pragnienie, abyśmy Jezusa zanieśli innym. Kiedy Go niesiemy z wiarą, to inni dostrzegają, że jest obecny w nas Bóg. I to właśnie również inni mówią, patrząc na nas, że jesteśmy błogosławieni. Obyśmy zawsze byli błogosławieni. Obyśmy zawsze i w każdej sytuacji umieli nieść Jezusa, którego przyjmujemy do swojego serca. Dziękujemy dzisiaj Maryi, że jest naszą przewodniczką duchową ku Jezusowi, że wciąż przypomina nam, czym jest Eucharystia. Dziękujemy, że daje nam również zrozumieć, iż Eucharystia to nasze źródło mocy i walki ze wszelkimi słabościami, że Eucharystia to droga do zjednoczenia z Bogiem i do świętości osobistej każdego z nas, której przecież tak bardzo potrzebujemy. Prośmy ją, aby pomogła nam dzisiaj spotkać w Eucharystii Jezusa i doświadczyć, zakosztować tej prawdziwej radości, której tylko On może nam udzielić. Amen.